Siemaneczko, witajcie moi drodzy w mojej kuchni. A jak jestem w kuchni, znaczy, że będę coś kombinował. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam tutaj piękną nogę, nie jest za duża, bez golonki. Nogę oczywiście wieprzową, nogę świńską. I mam tutaj taki kawał pięknego boczku z żeberkami. Co z tego będziemy robić? Będziemy robić pyszną kiełbasę. Kiełbasę polską, surową i oczywiście wędzoną. Czym się taka kiełbasa charakteryzuje? Charakteryzuje się, moi drodzy, tym, że jest bardzo długo wędzona. Kiełbasa polska wędzona surowa. Bardzo długo się wędzi. Ja będę wędził, tak myślę, około 18-20 godzin. Myślę, że to wystarczy. Trzeba to wszystko porozbierać, posegregować. Z nogi wytnę sobie najładniejsze kawałeczki mięsa, a tutaj będzie dwójeczka. Cały boczek usunę, tylko żebra i cały ten kawałek, i oczywiście skórę, i cały, i jeszcze to sadło, i całe to pójdzie w kiełbasę. A więc ubieram rękawiczkę. To są takie rękawiczki, oczywiście można się dźgnąć, ranę sobie zrobić. Ale tak, uwierzcie mi, że krzywdy sobie nie zrobię. Zabieramy się za robotę. Najpierw oczywiście, jak widzicie, bierzemy się za bocze. To nam nie będzie potrzebne. I teraz wytniemy sobie ładnie te żebra. Tu są takie chrząstki. Trzeba je ładnie wyciąć teraz. A więc boczek rozebrany, bierzemy się teraz za nogę. A więc tak, w boczku mam 3 kg. Trzeba go pociąć w jakieś niewielkie kawałki. Właśnie w ten sposób i ładnie zapeklować. I zobaczcie, teraz taka piękna szyneczka. Szyneczki mam, proszę, ja was 2,5 kg. Dobrze mówię? Boczku miałem 3 kg, tego mam 2,5 kg. Tnę to w ładne paseczki, jakąś tam nieregularną kosteczkę. I pójdzie to wszystko oczywiście do peklowania.
No i zobaczcie, peklosul 22 gramy na każdy kilogram. Peklosoli, dzisiaj będziemy tylko peklować to mięso. Niech się porządnie zapekluje, zamarynuje i jutro będziemy mielić, przyprawiać i wielita. Odstawię sobie później oczywiście mięsko do, dam do jakichś pojemników, do lodówki na 24 godziny i powinno być dobrze. Teraz nasz pokrojony w kostkę boczek, taka sama ilość peklosoli, czyli 22 gramy na każdy kilogram. Pekluję to osobno tylko dlatego, że to inaczej będzie mielone na różnych nożach, na różnych sitkach, tak aby się ładnie w tej polskiej kiełbasie surowej to wszystko ładnie komponowało. Wymieszamy. I będzie git. Tak jak mówię, jutro będę to mielił, przyprawiał, wielita. I będziemy wędzić około 20 godzin. A więc zobaczcie, tak to się prezentuje. Ładnie pachnie, naturalnie bardzo, gdyż jest tylko peklosol. 22 gramy peklosoli, myślę, że to tak dużo jest, według mnie, ale to będzie surowa kiełbasa, więc trzeba ją dobrze zabezpieczyć. Także tak to wygląda. Teraz sobie to ładnie zawinę. Przynajmniej będę się starał. Tak jak mówię, wrzucę to do lodówki. Akurat ta skrzyneczka mi się ładnie w lodówce mieści, więc będzie dobrze. Widzimy się, moi drodzy, jutro. A więc witajcie po 24, tak, po 24 godzinach. Mięsko ładnie się zapeklowało. Ma piękny kolor. Teraz pomielimy je troszeczkę na dwóch różnych sitkach, a mianowicie na dziesiątce to, co bardziej tłuste i oczywiście, gdzie mam drugie sitko? Oto jest pytanie. I na sitku numer 14 to, co ładniejsze, to, co ładniej wygląda to mięsko po prostu, to naszą jedyneczkę. Tak to wygląda, chodźcie tutaj bliżej, pokażę wam, jak to dokładnie wygląda. A więc zobaczcie, tak się mięsko ładnie zapeklowało, mam nadzieję, że to dobrze widać. Piękny różowy kolorek. Odpalamy maszynkę, spróbuję to zrobić w jednym pojemniku, stąd będę brał do gardziela, aby to się ładnie zmieliło, aby nie brudzić niepotrzebnie kilku pojemników. Włączamy sprzęcicho i jedziemy. Była dziesiątka, teraz zakładam czternastkę. I jedziemy dalej. No i zobaczcie, tak to pięknie wygląda. Ja sobie przemieszam to delikatnie, aby zobaczyć, jaki będzie procent wizualnie oczywiście mięsa i tego tłuszczyku. Zobaczcie, wydaje mi się, że idealnie. Pięknie.
Czas na przyprawy, mieszanie porządne i nabijamy w jelita. No oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, że był dany peklosul. Drugą przyprawą, jeśli w ogóle peklosul to przyprawa, w ogóle piszcie, czy peklosul to przyprawa, czy nie. I drugą przyprawą, jaką dałem, jest pieprz ziarnisty, który sobie zmielę właśnie w moździerzu. Wspominałem 3 gramy na kilogram. Pieprz czarny, ziarnisty, fajny, aromatyczny. Będzie super do tej kiełbasy. Kolejną przyprawą będzie gorczyca biała w ilości 3 gramy na każdy kilogram. Będzie się pięknie komponować w tej kiełbasie. Dodamy również cukier, zwykły taki biały cukier. 2 gramy na każdy kilogram. Oraz 3 gramy świeżego czosnku. A już Wam pokazuję, co ja z nim zrobię. A czosnek sobie trochę rozdrobnię do moździerza. W ten sposób. Dodam odrobinę soli. I teraz go porządnie rozetrę. Zobaczcie, taką miksturę. I taką miksturę dodam do kiełbasy. Super, dodamy teraz trochę odrobinę wody i porządnie to trzeba wymieszać. A więc dolewam tu jeszcze 50 ml wody na każdy kilogram. Tak, aby to się ładnie mieszało. I mieszamy, aż to ładnie nam zacznie puszczać klej. Pięknie pachnie. Czuć pieprz oraz czosnek. Będzie super polska kiełbasa. Jak widzicie, mięsko ładnie zapeklowało się. Piękny ma różowy kolorek. I będziemy nabijać w kiełbaśnice, które mi się już moczą. A więc zobaczcie, kiełbasa, mięso na kiełbasę w sumie już jest w nadziewarce, jelita przelane. No i cóż, zaczynamy teraz czystą robotę, czyli nadziewamy naszą polską kiełbasę. Jeszcze w sumie nie, bo jeszcze się nie uwędziła, w jelita. Tak to wygląda. No i jeszcze trzeba je, tą kiełbaskę naszą, na takie niewielkie odcinki pokręcić. A więc zobaczcie, tak to pięknie wygląda.
Teraz kiełbaski pójdą na taki oto drążek. Dwa powinno mi wystarczyć, a może i trzy raczej, bo jeszcze mi zostało w sumie. Tak to wygląda. Pójdzie to do chwileczkę sobie po... Myślę, że tak z godzinkę pojadę po dzieciaki i jak przyjadę, wędzarnię sobie przygotuję, włączę. Osuszy się to jeszcze troszeczkę w domu. Mam taki wentylator, nadmuch, aby to ładnie ociekło, osuszyło się, aby to było suche. Resztę dosuszę oczywiście w wędzarni, bo nie całkiem osuszę w domu. I tak to wygląda. Widzimy się przy wędzarni. Jak Wam się podobało, jak Wam się podoba filmik do tej pory, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Wpadnijcie, moi drodzy, na nie samym wędzeniem żyje człowiek na Facebooku. Jest to grupa, którą jakiś czas temu udostępniłem. Przybywa tam coraz więcej ludzi jest. Także jest dobrze. A więc zobaczcie, tak się prezentuje kiełbaska. Polska, surowa. Jeszcze nie polska, bo nie uwędzona. I dajemy ją, powiedzmy, tutaj. Jedno pęto, w sumie jeden drążek i drugi drążek. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jak widzicie, zamykamy. Wiecie co, na razie temperaturę ustawiłem na 30 stopni. Wiem, że wędzenie zimnym dymem jest w granicy 20-25 maksymalnie stopni, 23 chyba nawet, ale na razie dam na 30, aby się ładnie ogrzała, osuszyła jeszcze. No i tak to wygląda. Jak już będzie ciepła w dotyku, tak troszeczkę delikatnie, jak będzie sucha może raczej, bo ciepła raczej nie będzie, jak się ogrzeje do 30 stopni. Jak będzie suchutka, wtedy właśnie włączę dymogenerator. Już nie będę Wam tego pokazywał. I dzisiaj jest godzina przed 6, czyli myślę, tak z dobre pół godziny ona się będzie ogrzewać. Oczywiście nie będę robił tego na czas, tylko jak będzie już suchutka, wtedy włączę dym. I tak myślę, załóżmy o 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak myślę do 12, nawet może do pierwszej po wędze, czyli 6 godzin. Jutro rano się włączę po 6 godzinach wędzenia i zobaczycie, jaki jest kolor, jak ona wygląda. No i rano od razu włączę jeszcze dymogenerator i będę dalej wędził. 3 razy po 6 godzin. Myślę, że będzie ok. Zobaczę, a może jeszcze więcej. Także tak to wygląda. Do zobaczenia jutro rano. Pokażę Wam, jak to wygląda. A więc siemaneczko, siemaneczko kolejnego dnia, wędzone dopiero 5 godzinek, także słabo, 5 godzin, tyle wytrzymałem wczoraj, ale to nic, dobrze, że to jest taka wędlina, którą można wędzić na kilka razy, więc ja dzisiaj rano wstałem i jeszcze myślę, że z 2 godzinki tylko, ale powędzę i dzisiaj wieczorem jeszcze dowalę trochę, trochę dłużej, także tak to wygląda. Wędzimy dalej. Siemaneczko, witajcie, moi drodzy. 18-19 godzin wędzona. Kiełbasa polska, surowa. Zobaczcie, takie piękne kolory. Już jej wystarczy. Oczywiście można dłużej wędzić. Jeśli ktoś miałby taką ochotę. Ale ja już zostaję przy tym. Ma piękny kolor. Na razie o smaku nic nie będę mówił. No ale oczywiście próbowałem, no bo jak? I bierzemy ją na stół. I zobaczymy, jak smakuje. A więc zobaczcie, oto nasza bohaterka. Kroimy w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać.
Tak się ona prezentuje. Widać bardzo ładne, czerwoniutkie, różowe w sumie mięsko. Surowe. Ukroimy sobie kilka takich plasterków. Ale zobaczcie, tak ona się prezentuje pięknie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Pięknie wygląda. No i teraz spróbujemy tej zacnej wędliny. A więc tak to się prezentuje. Pięknie pachnie wędzonką. Trafił się tutaj taki ładny tłuszczyk. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie. Naprawdę pyszna. Teraz taką kiełbasę można dać w jakieś chłodne miejsce, przewiewne, aby ona sobie troszeczkę się podsuszyła. Fachowcy nazywają tą, żeby dojrzała. Ja na pewno tak sobie zrobię. Chociaż teraz jest taka pogoda, że nie bardzo mam gdzie powiesić tak naprawdę. Więc ja sobie ją spakuję w woreczek próżniowy, dam do lodówki, a jak trochę chłodniej się zrobi już na zewnątrz, wtedy sobie ją wyciągnę i powieszę w takim właśnie chłodnym miejscu. Naprawdę bardzo pyszna. Polecam każdemu, zróbcie sobie. Oczywiście wymaga ona trochę pracy, w sensie trochę wędzenia. No bo trzeba niestety te 20-19 godzin siedzieć. W sumie nie siedzieć, mamy elektryczną wędzarnię, którą widzieliście tutaj i tutaj macie odcinek, jak sam ją zbudowałem. Bardzo dobrze ona mi się sprawdza. A kiełbaska jest naprawdę przednia. Polecam. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się podobało. Co byście zmienili, bo wiem, że w wersji polskiej kiełbasy surowej jest multum. Niektórzy dają majeranek, niektórzy dają gorczycę, niektórzy dają i majeranek, i gorczycę. Wiecie co? Ja dałbym następnym razem chyba więcej pieprzu. Wtedy może byłaby bardziej taka wyrazista, lekko pieprzna. Bo tak naprawdę słabo czuję ten pieprz. Ale może o to w tym wszystkim chodzi. Jadłem już kiedyś polską surową, gdzieś kiedyś kupiłem w sklepie. Czy tak powinna smakować? Nie wiem, więc jakie są Wasze opinie na temat takiej kiełbasy? Zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam serdecznie. Wpadnijcie również na Niesamym Wędzeniem Żyje Człowiek na Facebooku. Na moją grupę. Pozdrawiam jeszcze raz i do następnego filmu. A jak widzieliście, ta kiełbasa była wędzona w towarzystwie polędwicy łososiowej, więc zapraszam również na nią, na ten film. Będzie albo wcześniej, albo później po tej kiełbasie. Trzymajcie się. Hej ja.